Jesteśmy na wizji. Dobry wieczór Państwu. Serdecznie witam na trzeciej już debacie online, a siódmym spotkaniu z cyklu Czartoryscy Radziwiłłowie, ludzie, miejsca, kolekcje z projektu finansowanego przez Muzeum Historii Polski z programu Patriotyzm Jutra. Moje nazwisko Bartosz Korzeniewski, jestem prezesem Ośrodka Badań nad Pamięcią Zbiorową, które jest realizatorem tego programu. Dzisiaj mamy niezwykłą okazję prześledzenia mniej znanych faktów z życia przedstawicieli tej zasłużonej dla kultury polskiej, dla polskiej historii rodziny. Tytuł dzisiejszej debaty, spotkania to Błogosławieni z rodu Czartoryskich. Kiedy słyszymy nazwisko Czartoryscy, pierwsze skojarzenia wiodą nas zapewne albo do sfery politycznej. Przypominamy sobie Adama Jerzego Czartoryskiego, przywódcę polskiej emigracji, hotelu Lambert, lub też myślimy jeszcze kawałek, sięgamy jeszcze kawałek dalej i myślimy przez pryzmat wspaniałej kolekcji Czartoryskich, która znajduje się w Krakowie i która niedawno przeszła na własność państwa, i myślimy o Izabeli Czartoryskiej. No może jeszcze myślimy czasami o Marcelinie Czartoryskiej, uczennicy Fryderyka Chopina, i zapewne większość Polaków do tego ogranicza swoje skojarzenia związane z rodziną Czartoryskich. Natomiast dzisiejsze spotkanie ma nam uświadomić wszystkim i przypomnieć o tym, że rodzina Czartoryskich wydała nie tylko wielkich polityków, kolekcjonerów, bo przecież Izabela Czartoryska nie była jedyną kolekcjonerką w tej rodzinie, i nie tylko sławnych muzyków, filantropów, ale również, i to nieco bliżej nas czasowo, jakby obrodziła w niezwykłe charyzmaty chrześcijańskie. Oto właśnie w tej rodzinie to, co nazywamy może w cudzysłowie katolickością, tak, czy głębokim chrześcijaństwem, głęboką wiarą katolicką, znajduje swój wspaniały wyraz w kilku postaciach, mianowicie dwóch błogosławionych i kilku osobach duchownych, i im właśnie chcielibyśmy dzisiaj poświęcić uwagę, a mamy okazję uczynić to, tak jak wszystkie dotychczasowe debaty, w dialogu pamięci i historii. W dialogu między specjalistami, biografami poszczególnych członków rodu Czartoryskich, a ich potomkami, przedstawicielami rodu Czartoryskich. I tak właśnie dwoma głównymi bohaterami dzisiejszego wieczoru będzie błogosławiony Michał Czartoryski, postać powiedzmy tragiczna z uwagi na jego tragiczną męczeńską śmierć, którą poniósł w powstaniu warszawskim. I sięgniemy nieco dalej, i również drugą taką postacią jest ojciec August Czartoryski, salezjanin, również błogosławiony Kościoła, który żył w drugiej połowie XIX wieku. I ich losy będziemy mogli przypomnieć i prześledzić w trakcie dzisiejszego spotkania z trzema niezwykłymi gośćmi. Panią Barbarą Czartoryską, która jest wnuczką Izabeli Czartoryskiej, a bratanicą jednego z dzisiejszych bohaterów, czyli ojca Michała
Czartoryskiego, ponieważ jej ojciec zmarł w 1936 roku, był rodzonym bratem ojca Michała. Pani Barbara Czartoryska dzisiaj jest prezesem Związku Rodzin Czartoryskich. Jest też z zawodu biochemikiem i obecnie bardzo jest aktywna na rzecz zachowania pamięci, podtrzymywania, integrowania żyjących dzisiaj członków rodziny Czartoryskich i podtrzymywania pamięci o tych, których już z nami nie ma. Drugim uczestnikiem naszej debaty będzie pani Irena Czartoryskich-Bylicka, która znowuż jest córką bratanka również ojca Michała Czartoryskiego i opowie nam o błogosławionym Augustcie Czartoryskim. A trzecim z bohaterów, z uczestników dzisiejszej debaty jest ojciec Dariusz Kantypowicz, ojciec dominikanin z podwarszawskiego Służewa, biograf ojca Michała Czartoryskiego, który od wielu lat zajmuje się tą postacią od strony historycznej i który nam przedstawi jakby fakty już historyczne o ojcu Michale. Ale zanim oddamy głos naszym gościom, chciałbym podziękować i oddać głos na moment przedstawicielce Fundacji Janusza Kurtyki, pani Julii Ciborowskiej, która to fundacja jest współorganizatorem dzisiejszego spotkania i dzięki której, jak również dzięki portalowi BlogPress, możemy się tutaj dzisiaj Państwo w swoich domach, a my w swoich spotkać w takiej wersji online. Także bardzo bym prosił o parę słów, Pani Julio. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu. Ja również witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu Fundacji imienia Janusza Kurtyki na dzisiejszej, ostatniej już debacie ze wspomnianego cyklu. W tym miejscu chciałam również podziękować bardzo panu profesorowi Bartoszowi Korzeniewskiemu za zaproszenie Fundacji do współorganizowania tych debat właśnie w formie online. I także dziękuję BlogPressowi, który zawsze niezawodnie udziela nam wsparcia od strony technicznej w trakcie właśnie spotkań transmitowanych na żywo. I może jeszcze tak króciutko o fundacji. Fundacja powstała, aby kontynuować misję swojego patrona, świętej pamięci Janusza Kurtyki, byłego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Naszym głównym projektem, który ma na celu promocję polskiej historii za granicą, jest nagroda imienia Janusza Kurtyki, wręczana corocznie polskim historykom za publikację książkową, której temat koresponduje z tematem edycji konkursu. Formą nagrody jest przetłumaczenie książki na języki obce i wydanie jej oraz promocja na rynkach zagranicznych. Oczywiście organizujemy też kilka innych projektów. Zachęcam też do obserwowania naszej strony i metod publicznościowych. Jednym z takich projektów, które mogą Państwa również zainteresować, jest cykl debat pod tytułem Historia, prawda, teraźniejszość, jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości. W jednej debacie z tego cyklu właśnie brał udział obecny tutaj pan profesor Bartosz Korzeniewski. Myślę, że to wszystko. Dziękuję bardzo. Oddaję głos prowadzącemu. Dziękuję bardzo. Myślę, że patron naszego spotkania, czyli świętej pamięci Janusz Kurtyka, no mówiąc wprost, byłby zaciekawiony i zadowolony z naszej współpracy, z naszych spotkań.
Porządek naszej dzisiejszej dyskusji jest taki, iż najpierw poproszę panią Barbarę Czartoryską o krótki wstęp, który nas wprowadzi w atmosferę religijności rodziny Czartoryskich. Następnie poprosimy panią Irenę Bylicką o przedstawienie krótkie faktów z życia i postaci oraz swoich wspomnień, nie bezpośrednio swoich wspomnień z postacią, ale z procesu beatyfikacyjnego, dalszej chronologicznie postaci z naszych bohaterów, czyli ojca Augusta Czartoryskiego, i następnie oddamy głos ojcu Dariuszowi, który opowie może nieco już dłużej o naszym drugim dzisiejszym bohaterze, ojcu Michale Czartoryskim. I na zakończenie, może nie całkiem jeszcze na zakończenie, bo na zakończeniu postaram się jeszcze odpowiedzieć na ewentualne pytanie ze strony Państwa, ale po ojcu Dariuszu oddamy głos ponownie pani Barbarze, która, jak mam nadzieję, starczy nam czasu, jeszcze opowie o kilku innych, a konkretnie dwóch księżach z tej rodziny, tak gwoli uzupełnienia. Także bardzo proszę, pani Barbaro, gdybyśmy mieli odpowiedzieć na trudne i złożone pytanie, dlaczego w tym pokoleniu Czartoryskich, pokoleniu pani ojca, z 11 dzieci, dzieci Witolda i Jadwigi Czartoryskich, Jadwiga była z domu dziedziczyska, dlaczego w tej rodzinie Witolda Czartoryskiego, przypomnę znowu, że Witold Czartoryski był wnukiem Konstantego Czartoryskiego, a więc drugiego syna Izabeli Czartoryskiej. Dlaczego w tym pokoleniu było cztery osoby duchowne, trzech księży, w tym jeden błogosławiony oraz przeoryca zakonu, czy matka, czyli osoba duchowna, zakonnica. Jak to się stało, z czego to wyrastało, że właśnie w tym pokoleniu doszło do takiego jakby obrodzenia w tym charyzmacie życia duchownego u Czartoryskich? Dzień dobry Państwu. Może nim powiem o środowisku rodzinnym ojca Michała, to kilka słów o religijności Hotel Lambert, a więc środowiska, w którym wychowywał się ksiądz August. Jeżeli by można prosić o pierwszy diagram tak dla wyjaśnienia. Czyli błogosławiony August Czartoryski, to jest linia Adama Jerzego Czartoryskiego, czyli z Hotel Lambert. W drugiej połowie XIX wieku trzeba przyznać, że w środowisku czy w rodzinie zarówno Adama Jerzego, jak i Władysława Czartoryskiego sprawa wiary, sprawy religii były takim czynnikiem wiodącym, z tym, że była to przede wszystkim pobożność osobista. To był taki bardzo indywidualny wymiar wiary, rzutujący na postawę etyczną, a więc na działalność charytatywną, a więc na działalność patriotyczną. Znana jest sentencja Adama Jerzego, że katolicyzm nie powinien wypływać z patriotyzmu, ale patriotyzm w miłości Boga. I wszelkie działania patriotyczne, zarówno polityczne, jak i społeczne, charytatywne, kulturalne,
miały jakoś swoje zakotwiczenie w religijności. Wzruszająca jest korespondencja Adama Jerzego z swoim synem, starszym synem, nastolatkiem wtedy, którym w listach obu panów poruszane są bardzo osobiste sprawy życia religijnego. W takiej atmosferze wychowywał się błogosławiony ksiądz August, predysponowany przez rodziców do, czy przez ojca przede wszystkim, do służby ojczyźnie, do służby Polsce. Ale o ile Władysław widział rolę w patriotyzmie, przede wszystkim działalności politycznej i społecznej, o tyle ksiądz August poszedł za powołaniem do klasztoru. To było trochę tak, że ojciec uważał, że chowa się w klasztorze zamiast służyć Polsce, co w jakiś sposób było absolutnie nieprawdziwe i o tym na pewno opowie moja następczyni. Natomiast drugi błogosławiony, o którym będziemy mówić, błogosławiony Michał, był wnukiem drugiego syna Adama Jerzego, Konstantego. Wykształcił się, czy wychowywał się w domu pełcińskim Jadwigi Dzieduszyckich i Witolda Czartoryskiego. Tutaj może, by ułatwić Państwu orientację, w tym miejscu mieszczą się przodkowie z naszych nas obu. Bratem ojca Michała najstarszym był mój ojciec, bratem błogosławionego Michała trzecim z rzędu był dziadek Ireny Wybickiej. Otóż w domu pełkińskim przeważał, poza pobożnością indywidualną, przeważał wymiar społeczny, wspólnotowy katolicyzmu. Tam górował etos służby, służby Bogu, służby Kościołowi, służby Polsce, służby rodzinie, służby społeczeństwu. I głęboka świadomość przynależności do Kościoła, do wspólnoty wiernych i obowiązków wobec tego Kościoła. Nie tylko w postaci budowania kościołów i utrzymywania ich, ale życia w wymiarze religijnym, życia w wymiarze kościelnym i tutaj głęboka świadomość potrzeby światłych, mądrych, dobrych kapłanów. W takiej atmosferze chowało, kształciło się tych, cała gromadka 11 dzieci, a w jaki sposób było to nie tylko w tej małej rodzinie, ale w rodzinie większej, 7 ciotecznych braci zostało kapłanami. Z rodziny pełkińskiej jedna, jeżeli można następne poprosić, jedna, jak pan profesor mówił, zakonnica i 3 księży. Zdjęcie przedstawia pałac w Pełkiniach, w którym kształcili się, wychowywali młodzi czartoryscy. A na następnym zdjęciu zobaczymy całą rodzinę, z tym, że znowu dla wyjaśnienia w górnym rzędzie po prawej stronie jest mój ojciec i moja matka. Drugi z rzędu, trzeci z rzędu jest dziadek obecnej tu Ireny Bylickiej. Natomiast w pierwszym rzędzie widzimy 2 księży już w sutannach, bo po lewej stronie ksiądz Jerzy, po prawej stronie młodziutki ksiądz Stanisław. Fotografia była robiona pewnie w 1926-1925 roku, więc on był tuż po święceniach. A w głębi, obok mego ojca, najbardziej na prawo jest ojciec Michał, a raczej w tym wtedy, jak robione było zdjęcie, jeszcze Jan w przedstąpieniu do klasztoru. Czyli tutaj, patrząc jeszcze na to piękne zdjęcie, to są rodzice i ich dzieci, tak? To jest rodzice i ich dzieci i synowe.
Rodzice, synowie, dzieci, synowe i jęć. Jaka była różnica? Jaka była różnica wieku między najstarszym a najmłodszym? Bo to widzimy, najstarszy był mój ojciec i był 92 rok. Najmłodszy był Piotr i był rok 9. To ten po lewej. Najmłodszy, tak. Nie ma już tutaj najstarszej, przepraszam, drugiej rzędu, ale córki, która już była w klasztorze wtedy jako wizytka. No, warto powiedzieć kilka słów o tych czworgu osobach poświęconych Kościołowi. Siostra Anna w życiu świeckim, a matka Weronika. Na następnym zdjęciu będziemy mogli ją zobaczyć jako młodą dziewczynę. W młodości była bardzo zaangażowana w pracę społeczną i przede wszystkim w Pełkiniach prowadziła chór dziewczęcy, a później wstąpiła do wizytek, muszę przyznać, ja nie pamiętam w którym roku wstąpiła, ale w każdym razie miała już lat, no, 20 kilka. Była w klasztorze wizytek w warszawskim, dwukrotnie przełożoną klasztoru. No, takim najcięższym okresem próby to była wojna, kiedy dwukrotnie w 1939 roku w czasie bombardowania Warszawy i w 1944 w czasie powstania zdecydowała się na otwarcie klauzury i wpuszczenie ludności cywilnej do piwnic klasztoru, starej piwnicy, grały rolę schronu. Oczywiście ludność cywilna nie tylko mieszkała, ale także była karmiona. Pod koniec powstania to było około 500 osób. Mi się kiedyś zdarzyło spotkać osobę, która jako młoda dziewczyna właśnie ukrywała, właśnie chroniła się w czasie powstania w piwnicy i no tak bardzo ciepło wspominała matkę Weronikę, która się tam tymi uchodźcami zajmowała. W 1944 roku po powstaniu właściwie cudem udało się ewakuować klasztor do Krakowa. Przez rok siostry były w Krakowie, potem w 1946 roku powrót do Warszawy i znowu odbudowanie zarówno murów klasztornych, jak i wspólnoty zakonnej. No, bardzo trudno w tego rodzaju audycji oprócz suchych faktów powiedzieć coś o mistycznej duchowości zakonnicy klasztoru kontemplacyjnego. Jej duchowość trochę jakoś można obserwować z jej korespondencji. No i trzech księży. O najstarszym wypada powiedzieć tutaj. Jeśli można, bardzo przepraszam. Jeśli można, a w którym roku zmarła? W 51. W 51 umarła na bardzo ogromnym cierpieniu. No i trzech braci księży, najstarszy z księży, a drugi z kolei, ksiądz Jerzy, który już jako młody chłopak postanowił zostać wiejskim proboszczem. Nie tylko księdzem w ogóle, ale sobie wypatrzył tą sferę działalności kościelnej. Został wyświęcony w roku 18. Zdążył jeszcze jako kapelan wojskowy brać udział w wojnie bolszewickiej. Po czym po kilku latach wikariatu w kilku parafiach został proboszczem wpierw w Białej Kamiennej pod Krakowem, potem w Milówce i najdłużej od wojny do 69 roku, czyli do dnia śmierci w Białce Tatrzańskiej. Kochany przez swoich parafian, z tym, że górale mieli mu za złe brak dbania o siebie, reprezentacji, także górale, parafianie mu sprawiali sutannę,
w momencie, kiedy uznali, że już dłużej tej starej sutannie chodzić nie mogą. Był niesłychanie taki gościnny, serdeczny, rodzinny. Na plebanii w Białce wielokrotnie wakacje spędzali, czy jego bracia, bratowe, bratankowie, wnuki, braci. Ja miałam okazję raz tam spędzać wakacje i kilka razy odwiedzać. Zawsze niesłychanie serdecznie przyjmował, ale luksusu to tam nie było. Bardzo było takie skromne i proste życie. A jak parafianie o nim pamiętają, to świadczy fakt, że dzisiaj, 50 lat po jego śmierci, zawsze jest grób pięknie utrzymany, są świeże kwiaty, są znicze, nie tylko z okazji Dnia Zadusznego, ale na stałe, że tak powiem. No i dwóch tamtych braci, następnych to Jan, ojciec Michał, o którym nam pięknie opowie ojciec Dariusz, i ksiądz Stanisław, o bardzo, bardzo bogatej indywidualności i bogatym życiorysie. Mam nadzieję, że będę miała okazję powiedzieć o nim więcej. W skrócie mówiąc, to rektor seminarium duchownego w Krakowie przed wojną, proboszcz w Makowie Podhalańskim. To jest tutaj w pierwszym szeregu po prawej stronie. Proboszcz w Makowie Podhalańskim, a po wojnie kanonik kapituły krakowskiej na Wawelu i właściwie prawie, że bez formalnej funkcji, a niesłychanie znana postać w Krakowie. To może bym powiedziała w skrócie tyle. A teraz byśmy może przeszli do pierwszego z głównych postaci błogosławionych z rodziny Czartoryskich, czyli ojca Augusta, salezjanina, którego historia młodego życia, bo przecież żył nieco ponad 30 lat, no jest niezwykle poruszająca. Wiąże się też przynajmniej z dwoma znanymi postaciami w życiu Kościoła, ojcem Janem Bosco oraz Rafałem Kalinowskim. Dla polskiego kościoła zasłużoną osobą. Trzeba przyznać, że ta postać i jej historia jest niezwykle poruszająca w takim to aspekcie, że często nam się wydaje, i tak przecież było, że Czartoryscy, rodzina Czartoryskich to wielka też fortuna, wielkie włości, materialne jakby bogactwo, a tutaj nagle postać, która zupełnie idzie na przekór temu, wbrew swojemu ojcu, przypomnę Władysławowi Czartoryskiemu, twórcy w zasadzie Muzeum Czartoryskich, bo on przecież wielkie zasługi miał dla Krakowa, dla tej kolekcji, nagle, jak zaraz, nie uprzedzając faktów, ale jak zaraz zobaczymy, jego powołanie idzie w zupełnie innym kierunku, a przecież można by powiedzieć, jest to niezwykłe choćby dlatego, że jest rodzonym wnukiem królowej hiszpańskiej, tak? Czyli nie tylko wspaniała arystokratyczna krew polsko-litewska, czy w nim płynie, ale również krew królewska. No więc rzeczywiście, przynajmniej dla mnie, jest to niezwykły życiorys, o którego przybliżenie poproszę panią Irenę z Czartoryskich Bylicką. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie. Rzeczywiście postać Augusta jest trudna w ogóle do opisania, bo żył krótko, a jednocześnie bardzo intensywnie, bo
bo jego losy były bardzo skomplikowane, bo on skomplikował losy czegoś, co dzisiaj nazywamy Fundację Książąt Czartoryskich, Fundacją Książąt Czartoryskich, bo jego powołanie, to znaczy powołanie, sposób powołania do kapłaństwa oraz całe życie jest nieoczywiste, jak również jego świętość jest nieoczywista o tyle, że nie był męczennikiem za wiarę, a jednocześnie bardzo cierpiał, bardzo żył głębokim życiem duchowym, z którym się nie obnosił. Jego współcześni bardzo późno się zorientowali o tym, że on, dla niego kontakt z Panem Bogiem jest najważniejszy. Żeby zacząć historię, oczywiście muszę powiedzieć o rodzinie. O ojcu już wiemy prawie wszystko. Ojciec był spadkobiercą fortuny Czartoryskich, a równocześnie jego matka rzeczywiście spadkobierczyni fortuny królewskiej, jedną ze spadkobierczyń fortuny królewskiej hiszpańskiej, więc jeśli mówimy o majątku, to są to jest wartość dla nas prawie że niewyobrażalna. Ten majątek miał służyć odbudowie ojczyzny oczywiście. Ten majątek miał służyć Polakom dla odbudowy ojczyzny. Urodził się w 1858 roku, a zmarł w 1893. Dla tych, co znają historię, jest to jasne, w jakim okresie żył. A jednocześnie był to czas burzliwy i trudny w ogóle. Poza ojcem i matką, Marią Amparo, która żyła krótko i zmarła na gruźlicę, chorobę bardzo zaraźliwą, w związku z czym August z matką widywał się rzadko i zazwyczaj na odległość, żeby nie zarazić dziecka. Niestety nic to nie pomogło. August zmarł na gruźlicę, jak wiadomo. Trzecią osobą bardzo bliską w otoczeniu Augusta była jego macocha, Małgorzata, okej, zaraz powiem. Proszę. Małgorzata Orleańska, o właśnie, Małgorzata Orleańska, która wyszła za mąż za jego ojca, już był pewnie 10-latkiem czy 12-latkiem, czyli te relacje już były zupełnie inne niż z własną matką. I żeby tutaj, przepraszam, żeby uzupełnić, ona również była tym razem wnuczką króla francuskiego, tak? Tak, tak, tak. Ja się mniej zajmuję tymi koligacjami rodzinnymi, takimi, kto czyim był wnukiem, ponieważ chciałabym przede wszystkim pokazać jego duchowość. A czasu jest nie za wiele, więc dlatego tak moją wypowiedź ustawiłam. Ona, Małgorzata, była zaprzyjaźniona z Augustem i była pierwszą jego powiernicą. Natomiast już wtedy August powierzył swoje życie Matce Boskiej, podobno w wieku lat 6, jako matce zastępczej. Nie mam swojej mamy, to tobie oddaję moje życie jako matce. W rodzinach arystokratycznych tamtego czasu bardzo dbano o wychowanie dzieci. To ważne, dlatego że kolejni wychowawcy, o których później Augusta, dawali bardzo dokładne sprawozdania z postępów Augusta, zarówno w rozwoju fizycznym, jak i w rozwoju naukowym, nazwijmy to, jak i w rozwoju emocjonalno-religijnym. To wszystko było bardzo ważne, że on był grzeczny, że się słuchał przełożonych, odrabiał lekcje zgodnie z tym, jak
jak od niego wymagano, miał najlepsze oceny. Wybitny był, czasem była ocena wybitna, czasem celująca, czasem bardzo dobra, ale w każdym razie były to najwyższe oceny, ponieważ był przygotowywany jako najstarszy wnuk Adama Jerzego i prawnuk Izabeli. On miał tutaj poprowadzić rodzinę dalej w ciągu historii. Z dalszych przyjaciół, czy jakby to nazwać, otoczenia rodzinnego, były dwie osoby. Po pierwsze zamojscy, jako kuzyni, to było to miejsce, gdzie czuł się bezpiecznie, gdzie czuł się nareszcie dzieckiem. Trzeba zauważyć, że on był wychowywany wyłącznie wśród dorosłych. I tylko jak do zamojskich trafiał do miejscowości Pau, to tam się zachowywał jak dziecko i od czasu do czasu wychowawcy skarżyli się, że nie był aż tak grzeczny, jakby się po nim spodziewano. Drugą osobą była ważną w życiu Augusta była Izabela Czartoryska Działyńska po mężu, która była siostrą ojca i też była tą osobą z najbliższego otoczenia. I matka Ksawera z Grocholskich Czartoryska, bratowa Władysława. To były te osoby, z którymi życie było, Augusta było związane z ich życiem bardzo blisko. O tym później. Zwłaszcza Izabela Czartoryska liczyła, ponieważ nie miała dzieci, że on odziedziczy majątek po niej. A matka Ksawera z kolei była bodaj jedyną osobą z rodziny, która w którymś momencie, pierwszą osobą z rodziny, która dowiedziała się o jego powołaniu. Wśród nauczycieli można wymienić, z ważnych był, można wymienić trzech albo czterech, był Hipolit Błotnicki, to był stary nauczyciel jeszcze ojca, wychowawca, ksiądz Gil, który przygotowywał go do pierwszej komunii i do prawdopodobnie do bierzmowania, do pierwszej komunii, do pierwszej spowiedzi oczywiście. I następny był już ksiądz Kalinowski, wiadomo, powstaniec, zesłaniec. I potem ksiądz Karmelita, który równolegle do matki Ksawery robił reformę w Karmelu u Karmelitan ksiądz Kalinowski, a u Karmelitanek matka Ksawera. Ta reforma wynikała tylko z tego, że w czasie zaborów klasztory ulegały kasacji, były naprawdę po zaborach, wyszły bardzo, bardzo, jakby to powiedzieć, w kiepskim stanie. O. Kolejni nauczyciele po księdzu Kalinowskim, właściwie już w rozwoju duchowym się Augusta nie czy towarzysze życia już wtedy, bo August był pełnoletni, mniej liczyli, raczej dawali sprawozdania ojcu ze stanu zdrowia niż z postępów w rozwoju młodego człowieka. Wiadomo, matka Augusta była chorowita i on po niej tę chorowitość odziedziczył. Też chorował na gruźlicę, był słaby, choć z drugiej strony lubił sporty, jeździł konno, jeździł kondo, jeździł na łyżwach. Potem jak był słabszy, to nadal uprawiał możliwie długie spacery. O, to jest właśnie książę August w stroju polskim, bo patriotyzm i to właśnie, że ubieramy się po polsku, był dla Czartoryskich w owym czasie bardzo, bardzo ważny, ale nie tylko w owym czasie, ponieważ również jesteśmy w posiadaniu zdjęć mojego pradziada Witolda w stroju polskim. Także to jest strój, który był jakoś w rodzinie ważny. A potem przypomnijmy, że jeśli można,
Na moment wejść w słowa, przypomnijmy, że August, książę August urodził się w Paryżu, tak? Czyli to jeszcze był czas, kiedy rodzina Czartoryskich była przymusowo za granicą w Paryżu, związana była z hotelem Lambert, tak? A zmarł zresztą też poza granicami Polski. A więc to był taki czas, kiedy jeszcze no, można było różne opcje, tak, wybierać, zwłaszcza wśród arystokracji, a tutaj mamy taki przykład naoczny przywiązania do stroju polskiego, a więc również, jak mniemam, no właśnie wychowania polskiego takiego, które później owocowało postawami patriotycznymi. Tutaj August jest nawet z szablą, natomiast on specjalnie do wojenki i do bitwy nie był chętny, natomiast te inne sporty bardzo chętnie uprawiał. To zrozumiałe, nie był mocny i zdawał sobie z tego sprawę. Tu mamy Augusta już dorosłego, w młodym wieku, ale dorosłego. Natomiast ja jeszcze troszkę wrócę do szkoły. Początkowo uczył się w domu, miał nauczycieli, później miał nauczycieli w domu, którzy uczyli go tam zgodnie z programem nauczania i zaliczał, dzisiaj nazwalibyśmy to edukacją domową, zaliczał kolejne semestry, udając się na egzaminy do szkoły imienia... Karola Wielkiego chyba. Tak. I tam zaliczał kolejne semestry. Jako nastolatek nawet trochę uczęszczał do tej szkoły w miarę jak mu zdrowie pozwalało, ale ani on nie był z tego zadowolony, jego rodzina, ani szkoła niekoniecznie, bo bano się, że będzie zarażał swoich kolegów. Także August w hotelu Lambert najpierw, a potem w szkole wychowywał się jako samotnik. On nie miał rówieśników. W szkole już nie umiał nawiązać kontaktów z rówieśnikami, także w zasadzie był w dzieciństwie i w młodości zawsze sam. Z drugiej strony domyślam się, że wiedząc o tym, że o każdym jego postępie nauczyciele opowiadają czy piszą sprawozdania rodzicom, nie był chętny do dzielenia się z nauczycielami ani z kimkolwiek innym ze swoimi najbardziej intymnymi przeżyciami związanymi z religią. Ciekawą rzeczą jest to, że pierwszą komunię, którą przyjął jako jedenastolatek w Pau u Zamoyskich pierwszą spowiedź przeżył, natomiast pierwszą komunię przeżył już w Sieniawie, którą kochał nad życie. Był w Sieniawie pierwszy raz właśnie jako sześciolatek, a potem potem był w Sieniawie i bardzo, bardzo lubił Sieniawie. W sprawozdaniach wychowawców było napisane, że umiał się świetnie komunikować zarówno z osobami jemu równymi stanem, jak i niższymi stanem, czy z rządcami, czy nawet z osobami całkiem niższego stanu, ale to był element wychowania, to był element przygotowania do życia dorosłego, gdzie jako spadkobierca ogromnej fortuny powinien umieć z każdym się porozumieć, zarówno z ludźmi równymi jemu, lub nawet wyższymi stanem, jak i z osobami, które od niego zależały. I teraz takie... Jeśli można, ale dla jego rozwoju duchowego, dla dalszej drogi, decydujące było spotkanie też w Paryżu, tak, Quatre Lambert, z ojcem Janem Bosco, jeśli moglibyśmy... Ojciec Jan Bosco za moment, dlatego że najważniejszą osobą w jego rozwoju duchowym, na pewno, znaczy najważniejszą, trudno tutaj tu stopniować ważność, bo to każdy etap był inny, był oczywiście Kalinowski,
dlatego że Kalinowski w nim spotkał, czy on w Kalinowskim, myślę, że to jakaś była wzajemna taka relacja, spotkał nareszcie osobę, z którą mógł mówić o swoim rozwoju duchowym, o swoich relacjach z Panem Bogiem, ale i Kalinowski, rozmawiając z nim, utwierdzał się w swoim powołaniu. Tak naprawdę Kalinowski, jak wrócił z Syberii, od razu chciał wstąpić do karmelitanów. Tym niemniej Władysław zaproponował mu pracę nauczyciela Augusta i on ją przyjął, choć czuł się zupełnie nieodpowiednią osobą. On był inżynierem, ścisłowiedem, jak to się dzisiaj mówi. A tutaj chodziło o przygotowanie młodego człowieka do zupełnie czegoś innego, do jego roli w przyszłym życiu. Natomiast przez tych kilka lat, kiedy byli razem, nawzajem się wspierali w tym swoim powołaniu i nawet obaj pojechali do matki Ksawery, żeby spytać ją o radę w kwestii powołania i o ile Kalinowskiemu matka Ksawera z bardzo wielką radością przyklasnęła i powiedziała: jasne, idź do karmelitów i tam jako zadanie miał przeprowadzenie reformy. Natomiast jeśli chodzi o Augusta, to wpadła w panikę w pewnym sensie i nagle rodzina została zaalarmowana, że to chyba nie tak, że przecież on ma być spadkobiercą fortuny, że teraz trzeba organizować bale i zabawy, żeby spotkał piękną panią i się ożenił. I w tym momencie do Francji, do Paryża przybył właśnie ksiądz Bosco, Jan Bosco, zaproszony przez Władysława do hotelu Lambert. Celem to taki był zamysł, żeby Salezjanów wprowadzić na ziemię wschodnie, żeby oni tam to dzieło, które robią we Francji, kształcenia młodych ludzi, wychowywania ich i tak dalej, to była ogromna potrzeba tamtych czasów, żeby młodych ludzi, różnych dzieci bezdomne, dzieci samotne z biednych rodzin i tak dalej, nauczyć moralności. Chodziło o poprawę moralności w ogóle społecznej, jeśli chodzi o Francję, no a w Polsce wiadomo, jak również pomysł był taki, żeby do Adampola wprowadzić Salezjanów, którzy by tamtejszą polską młodzież również jakoś, jak to dzisiaj mówimy, ogarnęli. I tak przybył ksiądz Bosco i został powitany niesłychanie hucznie, niesłychanie była z wielką pompą, ale wygląda na to, że między Janem Bosco a Augustem, jak to się mówi, zaiskrzyło, zrozumieli swoje potrzeby i od tego momentu Jan Bosco stał się spowiednikiem Augusta, czyli on się stał tą osobą, która dba o powołanie Augusta. Tym niemniej zarówno rodzina, jak i zwłaszcza Władysław, jak i sam papież uważali, że powołaniem Augusta, obowiązkiem Augusta jest zadbać o fortunę rodziny. Jego rodzeństwo, dwaj przyrodni bracia Adam i Witold byli jeszcze mali w tym czasie. On miał za zadanie założyć ordynację. Ordynacja to jest coś takiego, to jest taka formuła prawna majątku, która zabezpiecza ją z jednej strony przed zaborcami, z drugiej strony przed spadkobiercami. Ordynacja jest jakąś taką całością niepodzielną i to by zabezpieczyło miejsce Polski, czy Polaków, czy rodziny w ogóle w Europie. I nawet August się za to zabrał, próbował to robić, ale powołanie okazało się silniejsze i wobec tego, czując brak zgody rodziny na wstąpienie do klasztoru, wstąpił do Salezjanów po prostu w tajemnicy przed rodziną.
Ojciec się obraził, był bardzo niezadowolony. On sam przeszedł takie przyspieszone seminarium i w roku 1884 złożył śluby zakonne, miał wtedy 34 lata, a potem bardzo szybko potem został księdzem i umiera. Tu jest właśnie jego ostatnie zdjęcie Augusta na tym już bardzo wychudzonego i bardzo takiego w wieku 35 lat w kwietniu, 8 kwietnia 1893 roku. Heroiczność, tak zastanawiałam się, na czym polega heroiczność cnót Augusta, głównie polegała właśnie na tym, że mimo wielkich przeciwności w tamtych czasach posłuszeństwo wobec rodziców było priorytetem, było najważniejsze, prawda? Mimo choroby, która naprawdę była bardzo ciężka i bardzo wycieńczająca. Mimo przeciwności, dwie ciotki, które trzy właściwie, które chciały koniecznie, bo tam jeszcze Marcelina się włączyła, wydać go, ożenić go za jakąś piękną i bogatą księżniczkę najlepiej, a on się bronił rękami i nogami. To pewnie głównie na tym, choć pewnie bardzo głęboka była jego duchowość również, o czym pewnie są jakieś dokumenty u Salezjanów. Natomiast o tym, że umarł w opinii świętości, świadczy fakt, że już jak on umarł w 1893 roku, to już 17 lat później zaczęto zbierać materiały beatyfikacyjne, żeby szybko został beatyfikowany. No niestety druga wojna, potem lata komunizmu odwlekły ten moment. No i beatyfikacja była w roku 2004. W zasadzie Jan Paweł II bardzo szybko chciał beatyfikować Augusta, ale tu był problem, że to był święty, który niechętnie robił cuda. To znaczy wiem, że plotka rodzinna głosi, że w pokoleniu wyższym niż moje były dwie postawy pań. Jedne mówiły, wiesz, jak masz problem, to módl się do Augusta, to na pewno ci jakoś pomoże. A drugie mówiły, ja przecież do szwagra modlić się nie będę. No ale w końcu ten cud się stał. Pewien ksiądz salezjanin za jego przyczyną wyzdrowiał, nie wnikając w szczegóły. No i mamy rok, mamy 25 kwiecień, beatyfikacja ojca Augusta. Ja na tej beatyfikacji byłam, bo rozumiem, że to jest rzecz dla Państwa interesująca. Na tym zdjęciu mamy panią Barbarę, tutaj pierwszą po prawej stronie, pół twarzy. Potem jest ciocia Cecylia, jej starsza siostra. Potem kolejni krewni. Sam Adam Karol koło papieża siedzi, rozmawiając z drugą, z siostrą, nie, z żoną brata stryja Stasia, księdza Stanisława i księdza naszego ojca Michała, bratowa ojca Michała. To są te najważniejsze osoby na tym zdjęciu. Mnie tu nie ma na szczęście, bo ja stałam za operatorem filmowym. Beatyfikacja dla mnie była dużym przeżyciem, bo to w ogóle dla mnie to był cud. Otóż to był rok 2005, było 8 nie za wielkich dzieci w moim domu i sam przyjazd do Rzymu wydawał się absolutnie niemożliwy. No a tu się okazało w którymś momencie, że łańcuszek ludzi dobrej woli, ktoś dał samochód, w którym zmieściłoby się 10 osób, ktoś dał nocleg, ktoś nas namówił
I w ten sposób wylądowaliśmy na tej beatyfikacji. Ja skromnie siadłam z tyłu, bo z tym ośmiorgiem dzieci to nigdy nie wiadomo, jak się będą zachowywać. Podszedł do mnie pan w bardzo eleganckim stroju i kazał mi się przesiąść bliżej mi. Nam wszystkim, mojemu mężowi, ósemce dzieci i mnie. No tośmy się grzecznie przesiedli bliżej, podszedł drugi, kazał jeszcze bliżej. Okazało się, że siedzimy za rodziną Marii Amparo, z którą żeśmy się później zaprzyjaźnili. A tutaj na tym zdjęciu to już jest popołudnie. Myśmy nie wiedzieli, że będzie ta audiencja u Jana Pawła. On już był bardzo wiekowy i bardzo słaby. I to jest tak, że po takiej wielkiej uroczystości człowiek czuje wdzięczność, którą można tylko wyrazić papieżowi oczywiście. No i wtedy spytałam Jana Pawła, a właściwie księdza Dziwisza, czy my możemy coś zaśpiewać dla papieża. Pytanie było, widziałam przerażenie w oczach księdza i pytanie było, a czy to będzie długie? Ja mówię, 2 minuty. No dobra. No i tu był znowu dylemat, ponieważ piosenka, którą chciały moje córki zaśpiewać Janowi Pawłowi, zaczynała się od tego, że wszyscy stoją tyłem. Czy można odwrócić się tyłem do papieża? No ale wiadomo, papież był aktorem, więc miał zrozumieć. No i dzieci, dziewczynki zaśpiewały lokomotywę. Jan Paweł II był naprawdę zachwycony. To znaczy zachwycony. No widać było, że deklamuje razem z nimi, że te grubasy bardzo go rozśmieszyły. Stoi na stacji lokomotywa. No i potem już spotkanie się skończyło i wszyscyśmy się rozeszli. I to chyba tyle tej opowieści. Dziękuję bardzo. Patrząc na to zdjęcie, oczywiście wszyscy uświadamiam sobie, że to już rok później nasz papież zmarł, tak, w kwietniu kolejnego roku, także tym bardziej jest to dla wszystkich Polaków, myślę, cenne, co pani tutaj opowiedziała, takie osobiste wspomnienie. Powiedzmy może jeszcze, poprosimy to następne zdjęcie i powiedzmy parę słów jeszcze może panią Barbarę tym razem bym wywołał, bo to jest wprowadzenie relikwii do kościoła w Sieniawie rok później. To jest tak, to jest dużo później, tak sprawiłam, to są 90 lata, nie, przepraszam, nie, dobrze, rok czy 2 lata później. To jest takie bardzo symboliczne zdjęcie, bo no, w wielu polskich kościołach w tej chwili relikwie księdza Augusta są, czy były uroczyście wprowadzone, ale tutaj relikwie przeszły z pałacu w Sieniawie, pałacu Czartoryskich, do kościoła sieniawskiego. Jakoś to gra rolę symbolu, a na zdjęciu widać, jak wielkim to było przeżyciem dla parafian Sieniawy. Kult, pani była obecna. Ja byłam obecna, tak. Ksiądz proboszcz mnie zaprosił, a tutaj głównym celebransem przy instalowaniu relikwii to był ksiądz arcybiskup Michalik. Jeszcze może, jak jestem przy głosie, to sobie pozwolę powiedzieć pół słowa na temat audiencji, bo chyba jest miejsce dla wyrażenia wdzięczności księdzu kardynałowi dzisiaj Dziwiszowi, który zawsze był, bronił papieża przed naporem, że tak powiem, chcący go widzieć, a tutaj dzięki niemu udało nam się tą niesłychanie miłą audiencję u Ojca Świętego już w bardzo podeszłym wieku i schorowanego. Dla nas wszystkim było ogromnym przeżyciem. Dziękuję. Teraz musimy dokonać przeskoku czasowego, przenieść się do kolejnego pokolenia i wrócić jakby troszkę do tego, co pani Barbara mówiła na początku, do tego rodzeństwa, niezwykłego rodzeństwa, z których wyrósł zarówno ojciec pani Barbary, jak i ojciec Michał. I zupełnie inne warunki, zupełnie inne świadectwo,
ale myślę równie oddziałujące. Ojciec Michał jest bardziej znaną postacią i duże zasługi na tym polu badania jego życia i upowszechnianie faktów z jego życia. Właśnie tutaj ojciec Dariusz Antypowicz poczynił. Prosiłbym ojca o powiedzenie, może nie wszyscy znają, więc przytoczenie najważniejszych faktów z życia ojca Michała, jeszcze parę słów o jego właśnie dla powtórzenia pochodzeniu i o jego niezwykłej drodze życia. Bardzo proszę. Tak, dziękuję bardzo. Dobry wieczór, szczęść Boże. Jeszcze raz chciałbym tutaj pokazać ten schemacik, taki wycinek z drzewa genealogicznego, bo on właśnie pokazuje, że ojciec Michał jest praprawnukiem Adama Kazimierza, a błogosławiony August jest prawnukiem Adama Kazimierza i też pokazuje właśnie dwie linie. August jest właśnie tej linii sieniawskiej. Słyszeliśmy o tym, że Sieniawa jest miejscem byłego ukochanym, tam zresztą w mauzoleum Czartoryskich jest to pochowany. Teraz leży już w Przemyślu, w kościele Salezjanów po beatyfikacji. A Michał Czartoryski jest właśnie w tej linii drugiej, która wywodzi się z Galicji, z Wiednia, a Witold i Jadwiga Dziaduszyckich jako pierwsi zamieszkali w Pełkiniach i możemy to nazwać właśnie jakąś linią pełkińską, ich rodzinę. Ja też będę się posiłkował kilkoma tutaj właśnie jeszcze oczywiście też zdjęciami. I więc jakby to jest jakby taka pierwsza część tej opowieści, że oni nie widzieli się ze sobą, nigdy nie spotkali się, to było niemożliwe, ponieważ August zmarł 4 lata przed narodzinami Michała Czartoryskiego, Jana Czartoryskiego jeszcze w świecie. Ale co jest tutaj ważne, to właśnie Pełkinie, rzecz, cała historia rodzinna dzieje się właśnie tam, czyli w Galicji. I tu jest właśnie, zaraz tutaj właśnie chciałbym pokazać. Tak, mam nadzieję, że to się pojawiło. Tak. Jeszcze raz, to jest widok od strony frontowej tego pałacu, który właściwie był kilkaset lat wcześniej zbudowany, ale dopiero Witold z Jadwigą zamieszkali. I chciałbym zwrócić uwagę na to skrzydło z prawej strony. Widzimy krzyż, takie duże okna, otwarte drzwi. To jest wejście do kaplicy. Kaplica była takim miejscem, które specjalnie właśnie Jadwiga z Witoldem chcieli, żeby ona powstała. Ona nie była, wcześniej nie było kaplicy. Chciałbym także zwrócić uwagę na to, że Pełkinie były wioską grekokatolicką. Jesteśmy w Galicji, jesteśmy nad Sanem, gdzie bardzo wielu mieszkańców jest wyznania grekokatolickiego. Dlatego też ta kaplica była też takim centrum troszkę we wsi dla rzymskich katolików, którzy oczywiście też mieszkali tam, ale w niewielkiej liczbie. Tam przychodzili na mszę świętą, na różne nabożeństwa majowe czy czerwcowe. Przypomnę, że jesteśmy blisko Jarosławia też. Dzisiaj w zasadzie Pełkinie to jest takie przedmieście Jarosławia, prawie że Jarosław, więc nic dziwnego, że Jarosław czuje się też jakoś związany z Michałem Czartoryskim, jeszcze o tym oczywiście będę mówił, dlatego też, że Witold i Jadwiga byli związani chociażby też z klasztorami tam. Jadwiga była tercjarką dominikańską, mieli też, bo klasztor dominikanów był w Jarosławiu, w Jarosławiu także byli reformaci, oni tam dojeżdżali, czy dominikani, czy reformaci, odprawić mszę świętą. Tak więc te kontakty z Jarosławiem były bardzo, bardzo, bardzo żywe. I rodzina zamieszkała tam. Padało takie pytanie właśnie, co sprawiło, że w tym pokoleniu było tyle powołań. No i jedną z odpowiedzi chyba takich może chciałoby się powiedzieć najprostszych, to jest to, że rodzina
modliła się także o powołania. Tutaj pani Barbara jakoś to zaznaczyła, że rzeczywiście te środowiska ziemiańskie w Galicji miało takie przeświadczenie, że jakby wzbudzenie powołań jest czymś naprawdę dobrym i ważnym także dla Kościoła. Oni czuli się częścią Kościoła, właśnie dziećmi Kościoła i to nie było nic dziwnego, ani nic nadzwyczajnego, że właśnie tak się modlili. Tutaj też była mowa o tym, że kuzynostwo chyba trzech księży również z tej linii dziedoszyckiej, panien dziedoszyckich, trzech córek Włodzimierza również wydali księży w swoich rodzinach. Tak więc to jakby nic nie jest dziwnego. Zapraszano duchowieństwo, mieli bardzo silne kontakty z takimi kapłanami również, którzy później są znani bardzo, na przykład ksiądz Korniłowicz był częstym gościem w Pełkiniach, ojciec Jacek Woroniecki, jeden z naszych odnowicieli, dominikanin, ksiądz Gralewski, z którym później tata i mama wspólnie założą szkołę, ksiądz Lutosławski, a więc cała masa bardzo ciekawych osób tam właśnie przewijała się przez ten dom. Ale przepraszam, jeśli można wejść w słowo, bo nie mogę nie zapytać, bo myślę, że nie tylko ja zostałem przed chwileczką uderzony tym, co ojciec powiedział, co się stało. Przecież przed chwilą wysłuchaliśmy, że pokolenie wcześniej dowiedzenie się o powołaniu księcia Augusta była bez mała tragedią rodzinną. A w tej chwili słyszymy, że powołania w tej rodzinie, pokolenie dalej, były wymodlone, były jakby rezultatem, czy też były oczekiwane w tej rodzinie. Jakby ojciec, myślę, że nie tylko dla mnie to jest ciekawe, co się stało, co się zmieniło. To znaczy, trzeba powiedzieć, że jestem przekonany co do jednego, że również ziemiaństwo szeroko pojęte właśnie w Galicji, znaczy chyba jednak różnica jest między Galicją a Francją. I inna sytuacja jest wtedy, gdy jest 9 chłopców, a inna sytuacja, gdy jest jedyny, właściwie może spadkobierca, niemalże jedyny spadkobierca wielkiej fortuny. To tak z takiego psychologicznego punktu widzenia jest oczywiście trudne, ale my też mówimy właśnie tutaj właśnie o takim specyficznie polskim jednak wymiarze, ponieważ Kościół katolicki i w rosyjskim zaborze, i w austriackim, może w mniejszym stopniu, ale jednak przez działalność zaborców, józefinizmu także w Austrii, no jednak był bardzo zniszczony. I miano tą świadomość właśnie, że potrzebujemy nowych, świętych, może nie tylko kapłanów, ale właśnie i tutaj były te środowiska ziemiańskie, bardzo były świadome, myślę, tego. A oprócz tego właśnie też jeszcze biskupi także, bo pamiętajmy, że z tego czasu mamy wielu takich bardzo światłych biskupów, czy Teodorowicz, czy Pelczar, prawda, to są biskupi, którzy we Lwowie, czy w Przemyślu, którzy również są świadomi. To są takie środowiska, które bardzo świadomie miały takie przekonanie, że Kościół potrzebuje umocnienia, odnowy, i takim bardzo jasnym znakiem tej odnowy będą właśnie dobre, święte, mocne powołania kapłańskie czy zakonne. Zakonne trudniej było w Galicji, tak, ale w Rosji oczywiście mniej. Tam z kolei Honorat Koźmiński z kolei działał z bardzo taką mocną tą swoją gałęzią bezhabitową. Więc to jest w ogóle jakby taki rzeczywiście fascynujący temat, ale wydaje mi się, że to gdzieś tutaj, tak by to trzeba było pewnie określić. Czyli pierwiastek tutaj kontekstu polskości, tak? Bo znaczy, chociaż tak, że no to postawa patriotyczna też, tu wracamy, mamy w uszach tą sentencję, którą pani Barbara na początku przytoczyła, jak to jest, co jest pierwsze, tak? Co z tak, czego wynika. Tak, 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 tak. Ale też ja myślę, że tutaj, bo mówimy też w jakim atmosferze wyrasta Michał Czartoryski, no oczywiście to nie było jasne, że on będzie księdzem, ale też było jasne, że
będzie szykowany na takiego człowieka, który ma w społeczeństwie określoną rolę mieć. I to nie wynikającą tylko i wyłącznie z tego, że ma tytuł książęcy, ale bardzo jasno, to w jakimś, już w tej chwili nie pamiętam, chyba w jakimś tekście o swojej żonie, Witold Czartoryski już pod koniec życia właśnie bardzo jasno to wyraża, że uczył swoje dzieci, że możesz działać w szerszym kręgu społeczeństwa czy państwa tylko wtedy, jeśli jesteś dobrym gospodarzem na swoim gospodarstwie. Więc nie tylko dlatego, że jesteś potomkiem zasłużonego rodu, także dlatego, bo komu więcej dano, od tego więcej wymagać będą, ale przede wszystkim masz zacząć od siebie, od właśnie pełki. Jeżeli w pełkiniach nauczysz się być dobrym gospodarzem, jeśli potem na swoich również włościach już po zamążpójściu czy będąc w małżeństwie na innych terenach również będziesz dobrym gospodarzem, to znaczy się sprawdziłeś, to znaczy, że możesz również służyć społeczeństwu w szerszym kontekście, tak jak to robił Witold, bo pamiętajmy, że to był człowiek niesamowicie wielu talentów, obdarzony właśnie i gospodarczym, i ekonomicznym talentem, był szefem różnych spółek, różnych banków, także był, zasiadał w Sejmie we Wiedniu, później w drugiej RP był senatorem, tak więc to on tego uczył swoje dzieci. A z kolei mama, czyli Jadwiga z Jeduszyckich, tak, wyszła także z domu, który tutaj właśnie, tu jeszcze tylko pokażę, właśnie ojciec Michał jest po prawej stronie, w środku jest Kazimierz Kazio Dzieduszycki. Poprosimy to, a tutaj przepraszam, jest ale to zdjęcie Roman. Jest, tak, ale nie widać tego zdjęcia. Nie widać? Cały czas mamy pełkinia. A, to zaraz zmienimy. O właśnie, teraz widać. Pojawiło się? Tak. Dobrze. Właśnie, tutaj mam 1904 rok, to są właśnie siedmiolatkowie, sześciolatkowie, ale czy rodzice się pojawili? Tak. Właśnie, bo mówię o rodzicach, więc tu już oczywiście w starszym wieku. Teraz o Jadwidze chciałbym jeszcze chwilkę powiedzieć, dlatego że ona z kolei właśnie też przede wszystkim miała taką doskonałą, z domu wyniosła wiedzę poprzez swojego ojca Włodzimierza, który był właściwie, można powiedzieć, wysokiej klasy naukowcem. Założył Muzeum Przyrodnicze we Lwowie i córki po prostu w domu otrzymały niezwykłą wiedzę biologiczną, geologiczną, też oczywiście taką gospodarczą. I później Jadwiga przekazywała to swoim dzieciom. Dzieci wszystko właśnie robiła z nimi spacery po tym wspaniałym swoim parku angielskim przy Pełkiniach. Dzieci doskonale znały wszystkie drzewa, zwierzątka i tak dalej. A jednocześnie też właśnie wspaniale też rozwijano dzieci w takim, na przykład sportowo, jeździectwo, łyżwy, prawda, edukacja, języki, przyroda, sztuka również. Michał później był bardzo znany jako taki znawca sztuki. W Krakowie na przykład to się ujawniło w klasztorze, gdzie był takim troszkę konserwatorem przecież 700-letniego klasztoru, konserwatorem zabytków. Znał się na tym, był architektem, to za chwilkę jeszcze może powiem. Więc to wszystko, jeszcze też atmosfera wielkiej skromności i szacunku dla ludu. To też było bardzo ważne, że dzieci nie miały prawa jakoś pogardzać włościanami czy też pracownikami, za to były karane po prostu. Więc taka edukacja, która będzie bardzo taka szeroka i ludzka, ale także z wiary, edukacja w obrębie religii czy wiary, tym zajmowała się mama. Były oczywiście guwernantki, byli również nauczyciele, ale mama przede wszystkim była świadkiem wiary dla nich i przekazywała im wiarę, uczyła ich modlitwy, była takim animatorem, można powiedzieć, duchowym w
w pałacu. Tak jak powiedziałem, oprócz mszy świętych, tam zawsze też były jakieś nabożeństwa, czy majowe, czy czerwcowe, również ludzie z okolicy byli zapraszani. Tak więc to było coś takiego, co niewątpliwie wpłynęło na całą duchowość Michała. I tutaj jeszcze można podzielić, trzeba przychodzi mi do głowy taka hipoteza, że jednak tutaj jest też na pewno ważny czynnik tego pytania, nad którym się zastanawiamy wspólnie, co się zmieniło. No jednak różne matki, czy też różne rola matki, tak? Rola matki, która żyje, która kształci, która przekazuje wiarę, której można się zwierzyć, tak? Która to nie ma wpływu na powołanie, bo zobaczmy, ojciec August również to powołanie w sobie czuje i doprowadza do jego realizacji, ale on tej matki nie ma, tak? Nie ma w zasadzie, bo bardzo wcześnie ją traci, wychowuje się samotnie, w związku z tym może tutaj jest jakby tajemnica tego, dlaczego jego najgłębsze, długo skrywane, intymne powołanie, tak? Intymny plan na życie spotyka się ze sprzeciwem ojca, tak? A tutaj jednak jest zupełnie inne podejście, ponieważ ta matka jest i ona jest przekazicielem wiary dla dzieci, w związku z tym może tutaj jest też pewna taka różnica. Tak. A ja zapytam, czy później, czy ja dobrze kojarzę, czy z Dieduszyckich też byli duchowni, czy tak powiem? To znaczy z małżeństw, tak jak Jadwiga była żoną Witolda, to dwie jej siostry, Cieńska chyba była i teraz już mi wyleciało z głowy. Dwóch księży Cieńskich, jeden Szembek i jeden Dzieduszycki. O właśnie. Siostrzeni bracia. Właśnie, właśnie. Więc także to jakby rzeczywiście ta linia sióstr Dzieduszyckich tutaj też no jest taką ważną hipotezą mówiącą o tym, że rzeczywiście ten przekaz wiary w rodzinie dzięki nim no, był bardzo, bardzo mocny. Tu mamy Michała Czartoryskiego już młodego w mundurze. No tak zewnętrznie to opisuje się go, że był wysoki i przystojny, ale też właśnie był bardzo uczciwy. W szkole nawet już jak ten 10 czy 12-latek, to wybierano go jako rozjemcę. Był takim właśnie dojrzałym na swój wiek i koledzy właśnie, jeśli trzeba, jakieś tam były konflikty, to Michał zawsze był rozjemcą. Był też skrupulatny, czasem nadto, nawet skrupulatem czasem bywał. Miał też kłopoty z podejmowaniem decyzji. Też za chwilkę to zobaczymy. I też miał troszkę podobnie jak August kłopoty ze zdrowiem, nie takie mocne, bo oczywiście jak widzimy, był sportowany, jeździł konno, ale poprzez chorobę w dzieciństwie stracił praktycznie słuch, w zasadzie słyszał tylko na jedno ucho i to było cały czas gdzieś tam w jego życiu niestety się ciągnęło, to tak już było. Miał też dosyć słabą pamięć, to mama o tym pisała właśnie w jednej z ankiet do szkoły. No więc z tego powodu też długo studiował, ale jest oczywiście, zawsze był lubiany, był wybierany przewodniczącego, bo był bardzo odpowiedzialny. Również w tych studenckich później stowarzyszeniach. Tu jeszcze jako ciekawostkę chciałem pokazać właśnie książeczkę wojskową. Tu widać tą książeczkę? Tak, widać. Widać. Właśnie widzimy, że obrona Lwowa i wojna przeciwko bolszewikom od 1 listopada 18 do 31 października, czyli równo 2 lata spędził na froncie. To już był też czas studiowania. Rozpoczął studia we Lwowie. Długo studiował, od roku 17 do 26. No właśnie, 2 lata miał w wojsku przerwy, to oczywiste. A potem też bardzo intensywnie działał w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży Odrodzenie. Bardzo to ciekawe było stowarzyszenie, niezbyt liczne, ale takie wybijające się na tle całego spektrum różnych takich katolickich czy studenckich, społecznych różnych organizacji. Odrodzenie przede wszystkim chciało formować właśnie takich świadomych i społecznych katolików,
Zapraszono ich na rekolekcje zamknięte. To była nowość. To my dzisiaj tak sobie wiemy, że można wyjechać na tydzień czy na weekend na zamknięte rekolekcje. Wówczas to była absolutna nowość. Najczęściej wyjeżdżano do klasztorów jezuitów albo do dominikanów pod Kamieniu na przykład, czy w Jarosławiu, ale także była formacja liturgiczna. Tu na przykład widzimy związek rekolekcyjny, takie wezwanie, zaprasza na mszę świętą na dziewiątą do Kaplicy Matki Bożej u dominikanów we Lwowie, akademicką mszę młodzieży akademickiej na churalne msze święte. To były msze święte, na których właśnie już też młodzież odpowiadała, była przygotowana, miała po łacinie wszystko przygotowane, przetłumaczone na polski. I to też był taki ruch liturgiczny, który później gdzieś tam się będzie odbijał na Soborze Watykańskim II. Wśród tych odrodzeniowców było wielu jego przyjaciół, między innymi późniejszy profesor Stefan Świeżacki, bardzo bliska osoba, później też ksiądz kardynał dzisiaj Wyszyński, prawda, jeszcze wtedy ksiądz po prostu Wyszyński również był jednym z odrodzeniowców. Także to też go oczywiście ukształtowało, ta działalność studencka, katolicka, społeczna, bardzo był w to zaangażowany. Przez to też właśnie miał takie kłopoty właśnie z podejmowaniem decyzji. Tu mu pomógł właśnie ten Kazimierz, ten mały, którego widzieliśmy, w pewnym momencie powiedział, widzę, że się męczysz, musisz podjąć decyzję. I Michał podejmuje decyzję, w 26 roku wstępuje do seminarium we Lwowie, ale widzi, że to nie jest jego powołanie. I odbywa rekolekcje u kamedułów na Bielanach. Po tych rekolekcjach wstępuje do dominikanów. Mówi, że znam zakon, kocham ten zakon, chciałbym w nim uczestniczyć. Ma takie osobiste zapiski, bardzo takie trochę rozczochrane, jakbyśmy powiedzieli, nieregularne, ale właśnie ciągle tam się przewija taki motyw miłości, która wszystko zwycięża i też miłości, która jest oddaniem się aż do końca. To jest taka zapowiedź właśnie może tej jego męczeńskiej śmierci. Tu już widzimy Michała w habicie. Studiuje do 31 roku, 28-31, to 3 lata, dosyć szybka formacja, jest człowiekiem dojrzałym. Zakon go właściwie już uformował też oprócz rodziny i w 31 roku składa profesję wieczystą. Tu właśnie już też go widzimy już w habicie, w całej krasie, a święcenia przyjmuje 20 grudnia 1931 roku, chyba widać, tak, to jest Kościół Najświętszej Marii Panny w Jarosławiu, właśnie w bazylice, w dzisiejszej bazylice Panny Marii przyjmuje te święcenia i od tego momentu już jest kapłanem. Dosyć szybko też otrzymuje nominację na magistra nowicjatu braci, to magister, czyli taki wychowawca. Pamiętajmy, że bracia wtedy nowicjat mieli w Krakowie, studia odbywali we Lwowie i tam był też prowincjał, a w Krakowie był nowicjat i ojciec Michał właśnie jest przez kilka lat w tym magistrem i później następuje coś bardzo ważnego, czyli budowa klasztoru, z którego ja dzisiaj mówię. Właśnie z tego moja cela zakonna powstała w 1936 roku, w 1937. I to jest właśnie też dzieło ojca Michała między innymi, ponieważ dominikanie byli skupieni tylko i wyłącznie w Galicji siłą rzeczy i chcieli również w innych miejscach Polski się pojawić, to w takich ośrodkach ważnych, na przykład w Warszawie, czy w Wilnie, czy w Lublinie, tam gdzie są uniwersytety, czy w Poznaniu. I sprzedawano właśnie te wielkie, też mieliśmy folwarki. I folwarki na Ukrainie najczęściej sprzedawano i później za te pieniądze budowano między innymi właśnie Służew. Ojciec Michał jako architekt dbał o to, żeby ta budowa powstała. I tutaj widzimy, jest ojciec Michał, stoi na pierwszym planie, nie za duża postać, ale można go rozpoznać, kto go zna, to wie, że bez wątpienia to on. I w tle właśnie 36 rok, myślę, że to jest już gdzieś w sierpniu czy na początku września, tak właśnie wyglądał klasztor.
Ten klasztor potem do 37 był wykańczany i w 37 zamieszkali bracia i on również wtedy zamieszkał i stał się już wtedy magistrem braci studentów. Nie nowicjuszy, tylko studentów, czyli był to opiekunem studentów. W 39 przychodzą Niemcy, wyrzucają właściwie ojców, tylko zostawiają parter i kawałek pierwszego piętra. Wehrmacht mieszka w klasztorze. Ojciec Michał wraca wtedy do Krakowa i tu już zostawmy szczegóły. W każdym razie w 1944 roku wraca do Warszawy na wiosnę i ma chwilę jeszcze takiego odpoczynku u sióstr w Żyłowie i 1 sierpnia wychodzi do lekarza na Powiśle, wyjeżdża do Warszawy. Okazuje się, że zostaje go tam powstanie. Jest w habicie, przychodzi do dowództwa i mówi, że wie, że nie ma żadnego kapelana w zgrupowaniu Konrad, który właśnie tam znaczyło na Tytanka i Smulikowskiego, więc oni chętnie go przyjmują, oczywiście mówią, że potrzebują kapelana, więc spełnia właśnie tą opiekę kapelana przez te 30 parę dni do śmierci. Tutaj widzimy zdjęcie, mam nadzieję, że widać. Najprawdopodobniej z tą mszą z 15 sierpnia 44 jest tutaj brama na ulicy Smulikowskiego. To było oczywiście święto żołnierza w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny, więc uroczysta msza święta, którą sprawuje ojciec Michał, ale oprócz tego oczywiście również spowiadał, niestety musiał grzebać, również przecież wielu było zmarłych. W zasadzie tak wraz z ludnością cywilną większość czasu spędzał w piwnicach, także w szpitalu, który był naprzeciwko tej bramy. I właśnie tam w tym szpitalu następowała ewakuacja 5 września ludzi chorych i rannych. Kilkunastu, nie mamy dokładnych danych, było w takim stanie, że nie można było ich ewakuować ulicą Tamka w stronę krakowskiego przedmieścia, więc oddziały wycofując się zostawiły tych chorych w zasadzie na pastwę, no sami mieli zostać, więc ojciec Michał podjął decyzję, że zostanie z nimi, chociaż był namawiany przez profesora Kasznicę, tutaj zachowały się wspomnienia profesora Kasznicy i jego córki Eleonory, jak to ostatnie chwile wyglądały, pożegnania, namawiali go, żeby został, żeby jednak nawet zdjął habit, założył świecki strój, że uda im się jakoś zachować życie i ujść jako cywile. Ojciec Michał jednak podjął decyzję, że chce zostać właśnie z tymi chorymi, bo nikt z nimi nie może zostać. I ostatni obraz, jaki nam zostawia Eleonora Kasznica, to jest taki obraz, że widziała się ojca Michała, który usiadł między tymi ciężko już chorymi czy rannymi żołnierzami i głośno zaczął odmawiać różaniec. W ten sposób właśnie chciał wspólnie z nimi po prostu ten różaniec odprawić. I tyle wiemy z pewnych jakby źródeł. Najprawdopodobniej zostali oni wszyscy rozstrzelani, wywleczeni na barykadę, spaleni, tak więc nawet nie mamy relikwii ojca Michała, dlatego że po ekshumacji no, nie można było w zasadzie odróżnić jakoś jego, więc tu po prostu tego nie mamy. Co jest ciekawe, zaraz po śmierci Witold otrzymał kondolencje od wielu członków rodziny, także od Adama Sapiechy, między innymi arcybiskupa krakowskiego. I te wszystkie kondolencje były właśnie w takim duchu, to zginął święty męczennik. Znamy jego życie, to był bardzo uczciwy, wspaniały kapłan, święty, dlatego nie mam wątpliwości, że on jest święty. Stąd też, gdy zaczęto tą beatyfikację 108 męczenników II wojny światowej, nasz zakon dołączył go, mając też wątpliwości, bracia nie mieli wątpliwości, że co do jego świętości, jego śmierci męczeńskiej. I właśnie tutaj mamy bilet wstępu, msza święta beatyfikacyjna 108 męczenników 13 czerwca 1999 roku. Ten proces beatyfikacyjny zakończył się beatyfikacją właśnie na placu
dzisiejszym Piłsudskiego. I jeszcze też trzeba powiedzieć właśnie, że jest bardzo czczony w Jarosławiu. Widzimy tutaj 11 czerwca 2005 roku, to jest taka okolicznościowa kartka pocztowa z okolicznościowym stemplem. Ojciec Michał został ogłoszony patronem miasta Jarosławia. Jeszcze też już na sam koniec tutaj chciałbym pokazać publikacje, które jeśli ktoś, no bo to siłą rzeczy 25 minut mówię, więc już tak długo, ale niewiele powiedziałem. To jest książka, która zawiera właśnie artykuły, różne aspekty życia ojca Michała. To jest książka Pasja Michała, ona jeszcze jest w wydawnictwie, końcówka wydania, więc jeszcze można nabyć w drodze. Pan Marcin Brzeziński napisał tą książkę o po prostu taką biografię piękną ojca Michała. A wcześniej jeszcze Jan Grzegorczyk wydał taką książkę w znaku, no to już pewnie na Allegro można tylko kupić. A to jest też ciekawa książka, bo właściwie ona jest jakby ojciec Michał oczami Dominikanów. Większość książki to są świadectwa po prostu ojców, którzy wspominają ojca Michała, i Jan Grzegorczyk to zebrał, poukładał właśnie w jakąś taką całość i to jest też dostępne, ale już no, pewnie w antykwariatach. Dziękuję bardzo. No właśnie, jeśli chodzi o ten wątek, który ojciec poruszył, tu chciałem zapytać, jaka jest pamięć zakonna, jak on w tej chwili inspiruje, uduchawia ojców, czy ta pamięć jest nadal żywa? Jest żywa właśnie w tych klasztorach, w których on rzeczywiście tak wprost to widać, które jakoś były z nim związane, czyli właśnie Służew i Jarosław. To są klasztory, gdzie właśnie ojciec Michał odbiera kult i też ludzie związani z naszym klasztorem czy z naszymi parafiami są tutaj jakoś też związani z ojcem Michałem. Na przykład u nas możemy też powiedzieć o tym, że mamy wspólnotę tercjarską, która za patrona wzięła ojca Michała. Mamy wspólnotę osób chorych, niepełnosprawnych, którzy właśnie też wzięli sobie ojca Michała za patrona. To jest takie nawiązanie właśnie do tego, że przecież on był opiekunem tych, którzy już właściwie, można powiedzieć, byli niegodni życia. Nie? Tylko, prawda, więc to jesteśmy też właśnie duszpasterzami tych wspólnot. Też właśnie w klasztorze myślimy też o takim miejscu, jakimś upamiętnieniu ojca Michała. Na razie jest taki tymczasowy ołtarz w kościele. No, przez tą pandemię właśnie niestety prace stanęły, ale miejmy nadzieję, że również na przykład na Służewie tutaj to będzie takie miejsce. Też we współpracy z tercjarzami, z ludźmi świeckimi w zeszłym roku wydaliśmy modlitewnik właśnie związany z modlitwami też do ojca Michała, z ojcem Michałem. Tam jest kilka takich właśnie różnych modlitw, taki nieduży modlitewnik, ale właśnie też ludzie świeccy włączyli się w to bardzo chętnie. Tak więc to tak, to tu w tych klasztorach, w których bezpośrednio jakoś ojciec Michał, a oprócz tego są też bracia, którzy mają bardzo taki osobisty kult. Znam kilku takich, którzy właśnie ojca Michała zawsze czczą i wspominają jakoś bardzo osobiście i to kiedyś raz czy drugi mówili. A jeśli można spytać na zakończenie, a ojca relacja, jak doszło do tego, że się ojciec zajął biografią ojca Michała i czy to jest osobista historia, czy też zawodowa, czy no trudno, jak do tego doszło, że jest bliski? Znaczy ja powiem tak, że w 99 roku, gdy była beatyfikacja, zostałem przeorem w Jarosławiu i wtedy odkryłem Michała Czartoryskiego, bo powiem szczerze, że też jakoś, inna sprawa, że parę lat za granicą wtedy pracowałem w poświęceniach, więc jakby trochę byłem nieobecny w tych sprawach związanych z beatyfikacją, z ojcem Michałem i właśnie wtedy odkryłem ojca Michała i jest tutaj dla mnie takim, no jest takim przewodnikiem dla mnie osobiście, nie? Tutaj
ale też właściwie mam takie w ogóle przekonanie, że no chciałbym, żeby on był bardziej znany, że jego życie, jego też i cała droga życiowa i postawa no jest czymś, o czym warto mówić, o czym warto świadczyć. Więc tutaj też właśnie ta modlitwa do Michała jest czymś oczywistym dla mnie, że też wzywam go w jakichś sprawach trudnych, czy też właśnie skomplikowanych, proszę go o jakąś pomoc. Więc to tak, to właśnie to jest od tego momentu, gdy właśnie zobaczyłem, że mamy świętego, o którym ja nic nie słyszałem, jakoś tak cichutko było dosyć. Ten proces beatyfikacyjny był prowadzony właśnie przez ojca Bruno Mazura i on oczywiście odbywał się tam, ojcowie wiedzieli o tym, ale nie, tak, czasem mam takie wrażenie, że my, Dominikanie, trochę tak słabo znamy swoich świętych, nie tylko ojca Michała. Ja lubię czasem się tak pointeresować różnymi świętymi naszymi dominikańskimi, nie tylko nawet oczywiście polskimi, ale i to są bardzo niesamowite historie, a też uczą nas właśnie, co to znaczy być dominikaninem, bo wydaje mi się, że jeszcze trzeba dodać właśnie, że ojciec Michał, co jest ważne, nie? On współpracował ze świeckimi. To on był takim też kimś, kto właśnie z tercjarzami i później ze studentami był spowiednikiem. Miał też takie bardzo jasne przekonanie właśnie, czym jest życie zakonne. Wtedy też byli bracia, którzy nie byli kapłanami, bracia kooperatorzy, my dzisiaj mówimy, czy bracia współpracownicy, zakonnicy, którzy nie są kapłanami. I oni byli właściwie tak postrzegani jako tak trochę tacy służący. On wprost właśnie mówi, że to nie jest tak, że oni właśnie też podkreślają, że nasze życie to nie jest życie tylko kapłańskie, to jest to życie zakonne, że mamy być zakonnikami, tymi, którzy jesteśmy oddani Panu Bogu. I to oni podkreślają ten wymiar. To bardzo takie świadome było. W jednym czy w drugim miejscu znalazłem właśnie taką notatkę na ten temat. I to w zasadzie było coś, takie spojrzenie, które no, może niewielu właśnie braci, kapłanów podzielało w tamtym czasie. Bardzo dziękuję. Myślę, że nie tylko ja tutaj cały czas myślę sobie, ten w Poznaniu przynajmniej śnieżny wieczór, że nie tylko my tutaj reżyserujemy i piszemy scenariusz do tego spotkania, tylko gdzieś cały czas nie tylko dwaj błogosławienia, ale też jeden święty, tak? Nasz papież Jan Paweł II jest tutaj, bo też przecież te wszystkie wątki jakby bliskości do i wielkich starań papieża dla podniesienia tych maluczkich, tych najbardziej doświadczonych, chorych, upośledzonych. To cały czas tutaj w tej opowieści się przewija. Ja, jeśli można, jeszcze na zakończenie powiem jedną taką osobistą sprawę, która mnie uderzyła akurat a propos tej daty beatyfikacji ojca Michała, że wówczas parę dni wcześniej miałem jeden raz jako młody człowiek świeżo po ślubie, bo miesiąc po ślubie, okazję być jeden raz na spotkaniu z papieżem w Bydgoszczy i widzieć wtedy na żywo papieża. I to jest jakby takie dla mnie też bardzo tutaj ważne, że tutaj zupełnie jakby niezamierzenie przeze mnie, który jakby troszkę nagle, niespodziewanie wymyślił taki temat, który w zasadzie nie był planowany w ramach naszego projektu, a który tak wypłynął też dzięki rozmowom z panią Barbarą Czartoryską. I widzę, że w sposób nieplanowany tutaj postać Jana Pawła II akurat dzisiaj, w 2020 roku, w trudnym czasie dla Polaków, w trudnym czasie dla Kościoła, no, że to wszystko tutaj jest, myślę, tak w tle, czujemy obecność Jana Pawła II. I tym bardziej bardzo dziękuję za taką żywą i osobistą też opowieść ojcu Dariuszowi. Ja myślę,
że jak zwykle te historie związane tutaj z Czartoryskimi, a wcześniej z Radziwiłłami, one są bardzo poruszające. Dobrze, że będziemy mogli wracać na tym nagraniu tutaj na wszystkich, którzy się później włączyli w naszą dyskusję, czy też którzy nie oglądali, zawsze będzie można do tego wrócić. Ja myślę, że powoli byśmy jednak w tym momencie nieco niezgodnie ze scenariuszem stawali puentę, bo myślę, że jeszcze wielokrotnie będziemy wracać do innych postaci, również tych mniej znanych duchownych z rodziny Czartoryskich, a myślę, że te dwie historie tutaj w taki sposób jakiś bardzo niezwykły i trochę metafizyczny nam się tutaj złączyły. I jeśli można na zakończenie, zanim zapytam o pytania, panią Julię, na dwa słowa oddać na taką puentę głos dla pani Barbary. Jeszcze tutaj pani Irena chciała coś powiedzieć. Ja bym chciała powiedzieć taką rzecz. Zwracał na to uwagę mój ojciec na pogrzebie stryja Adama, czyli brata ojca Michała. To było nieco przed beatyfikacją, że nasza prababka Jadwiga z Czartoryskich, żona Witolda i matka tych trzech księży i zakonnicy, w wychowaniu dzieci i wnuków, ja z tego rozumiem, bardzo podkreślała wartość świętych obcowania, grzechów odpuszczenia, amen. Że to jest coś, co bardzo ładnie nam wyszło, zupełnie niechcąc, niezamierzenie w tej całej opowieści. Prawda? Mamy Władysława, który służył do mszy księdzu Bosko razem z Augustem. Potem mamy matkę Ksawery, bratową Władysława, która była karmelitanką. Potem mamy Augusta w następnym pokoleniu, potem tę grupę księży i zakonnic w kolejnym pokoleniu. Niestety my kobiety jesteśmy w gorszej sytuacji, ponieważ ani wizytki, ani karmelitanki nie chcą zajmować się beatyfikacją swoich przełożonych, a na pewno tam też sporo świętych było. No i to jest właśnie to, co jest, co tak ładnie nam wyszło w tej opowieści. Już kończę. Dziękuję bardzo. Przepraszam, jedno zaniedbanie moje, nie przedstawiłem do końca pani, może dla wszystkich jeszcze, którzy zostali z nami. Powiem, że pani Irena Bilicka jest też jedną z założycieli Związku Dużych Rodzin, więc drugi taki wątek, który nam tutaj się cały czas przewijał, to również dziękuję właśnie za to osobiste wspomnienie z 2004 roku. Matki rodziny wielodzietnej, tak, matki ośmiorga. Jest to mi bliskie z osobistych powodów. Jest też, jak wyniknęło na początku wypowiedzi ojca Dariusza, tam było 11, 8 było synów. No, powiedziałbym tak trochę nieco z przekąsem, że zawsze to, jak te dwie historie nas uczą, zawsze to lepiej jednak, jak jest właśnie większe to grono dzieci, no bo później unikamy takich problemów, jak były z powołaniem ojca Augusta, tak? Ale to tak troszkę żartobliwie. Jeśli mogę poprosić jeszcze panią Barbarę może o spuentowanie tej historii i naszego dzisiejszego spotkania. No ja myślę, że tutaj piękną puentę to była wypowiedź ojca Dariusza i tutaj nic dodać, nic ująć. No oprócz tego, że no, umknęła już nam postać trzeciego księdza, o którymśmy nie zdążyli powiedzieć, a no, żeby całą jego historię powiedzieć, to tych 15 czy 20 minut byłoby za mało. Także ta tradycja pełkińska jakoś się, no, była szersza, powiedzmy, niż te osoby dzisiaj opowiedziane i jest o kim opowiadać. I myślę, że pan profesor ma na
no, w perspektywie jeszcze tematy na rozszerzenie swojej działalności naukowej. Tak. A jeżeli jestem przy głosie, to bardzo dziękuję ojcu Dariuszowi, że był łaskaw tak pięknie powiedzieć. No, mojej siostrzenicy to nie wypada dziękować, bo ona to jest tak samo w jej interesie, jak i w moim. Dziękujemy panu profesorowi, no i organizatorom zebrania zarówno Fundacji Kurtyki, jak i osobiście pani Julii Ciborowskiej, jak i Blok Presowi, który umożliwił technicznie, jak ja rozumiem, tę audycję. Jeśli już jesteśmy przy podziękowaniach, to ja koniecznie muszę powiedzieć, bo to jakby troszeczkę podsumowanie, bo ten nasz projekt Czartoryscy Radziwiłłowie, ludzie, miejsca, kolekcje się jakby tym spotkaniem kończy, co nie znaczy, że nie będzie ciągu dalszego już poza tym projektem, bo muszę powiedzieć, że ten rok czy 9 miesięcy trwania tego projektu było dla mnie też dużym takim odkryciem wielu tematów, wielu postaci, wielu też pamięci i zapomnień, wielu też jeszcze deficytów naszej pamięci, postaci takie, które z różnych powodów są do przypomnienia, a które są troszeczkę w cieniu w historii Polski, związane też z rodzinami arystokratycznymi. Wiele już nie ma tu czasu na to, żeby zastanawiać się nad przyczynami, dlaczego te historie są troszeczkę tak mniej obecne w polskiej pamięci, polskiej historii, czy rzadziej podejmowane przez historyków. No, jednym z głównych celów tego mojego projektu było to, żeby właśnie do szerszego kręgu osób dotrzeć z tymi historiami. Myślę, że to dzisiejsze spotkanie właśnie było takie, dobrze się złożyło, że ona jest tutaj na ten etap ostatnie. A co do podziękowania, chciałem bardzo serdecznie pani Barbarze szczególnie podziękować za to, że jakby tak trzymała pieczę nad moimi tutaj często niedoskonałymi planami i wydarzeniami. No i że inspirowała, dziękuję za inspirację, jeśli chodzi o tematykę, bo tutaj przyznam, że akurat inspiracja co do tego spotkania jest tutaj po stronie pani Barbary. Także bardzo serdecznie jeszcze pani dziękuję. Dziękuję też pani Irenie Bylickiej, dziękuję ojcu Dariuszowi, ale jeszcze może zapytajmy panią Julię, bo przecież to nasze spotkanie ma charakter taki interaktywny. Czy są jakieś pytania jeszcze krótko, czy jeszcze pojawiła się jakaś kwestia, która by wymagała tutaj rozmowy? Pytania mamy dwa i myślę, że krótkie, także dobre na zakończenie. Pierwsze pytanie, czy były cuda za wstawiennictwem ojca Michała Czartoryskiego? Jak beatyfikuje się męczenników, to do beatyfikacji nie są potrzebne cuda. Właśnie ta fama męczeństwa, fama świętości właśnie wynika z tej męczeńskiej śmierci i jakby no tylko trzeba, tak no można powiedzieć, z formalnego punktu widzenia jakby trzeba dowieść, że ta śmierć była z nienawiści do wiary, do Pana Boga, do Kościoła i to wtedy wystarcza. Czym innym właśnie jest August, który jest wyznawcą, to wówczas potrzeba cudu. Co innego kanonizacja, tu już rzeczywiście cud jest potrzebny i być może właśnie ze przyczyn 108 czy poszczególnych tych, to już tego cudu wyczekujemy. A ja myślę, że... Módlmy się do ojca Michała, bo właśnie potrzebny nam jest cud do kanonizacji. Powiedziałbym odwrotnie. Wszystko przed nami. Myślę, że nie tylko ja, ale wielu innych chciałby tutaj właśnie skorzystać z tego błogosławieństwa, także tak, czy tego, tej możliwości, tak, która by, rozumiem, dla rodziny Czartoryskiej była ważna, ale jednak mimo wszystko z perspektywy potencjalnych uzdrowionych myślę, że przynajmniej równie ważne. To poprosimy o drugie pytanie. Drugie pytanie. Czy jest jakaś biografia Augusta Czartoryskiego? Jest sporo, ale chyba żadna nie jest tak naprawdę dobra. Ja mam taką,
O właśnie, ty powiesz autora, bo ja nie pamiętam i to jest chyba najlepsza. To jest tłumaczenie z hiszpańskiego. Ludzi Castano, Ludzi Castano, proszę jeszcze raz pokazuję. I tytuł Chrześcijańskie powołanie. Niestety ja rozumiem, że na ekranie mamy drugą stronę. Tak, to z kolei. Zwycięskie powołanie. Jest to nudna książka, ponieważ tam tak spiralnie opowiadane jest o zdrowiu, o relacjach z Panem Bogiem i znowu o zdrowiu, i znowu o edukacji, i znowu o relacjach z Panem Bogiem. Natomiast to pokazuje pewną cechę Czartoryskich, na przykład taką, że rzeczywiście August też miał trudności z podjęciem decyzji. Nie mógł się zdecydować, czy pójść za wezwaniem rodziny, czy pójść za wezwaniem Pana Boga. Oba i tu było patriotycznie. I tu mógł się przyczynić ojczyźnie, ale miał trudności z podjęciem tej decyzji. Chętnie by poszedł i za wołaniem serca, i za wołaniem rodziny. Ale tak się nie dało. Musiał wybrać. No, szczerze mówiąc, wracając do biografii, to jest przedwojenna księdza Ślusarczyka. No myślę, że czasem w Allegro można dostać. I przepraszam, ja musiałam wziąć, żeby zobaczyć tytuł. Pięć wiosen błogosławionego Augusta Czartoryskiego przez księdza Bronisława Kanta. Też książka no, godna polecenia. Tutaj dodam, że ktoś już to być może Tytus Czartoryski, tak. Na czacie właśnie te publikacje Luigi Castano i Bronisław Kant tutaj wypisał, więc to potwierdza się. No i ostatnio, o której wyszła książce pani... No pani Bojarskiej, która nie ostatnio, tylko pierwsza i której nie polecam. Tam jest krótkie wspomnienie, ale też bardzo ładnie ustawiającego Augusta w kontekście historycznym, to znaczy. No dobrze, jeśli w takim razie rozumiem, że więcej takich niecierpiących zwłoki pytań nie ma. W związku z tym myślę, że byśmy w tym momencie zakończyli tę naszą debatę. Jeszcze raz bardzo dziękuję tutaj pani Julii oraz ekipie, dzięki której mamy tutaj możliwość spotkania się w tym trudnym czasie, ale dzięki temu, że spotykamy się na łączach, myślę, że do dużej części, że do szerszego grona docieramy. Po pierwszym naszym spotkaniu wiem, że to ta szerokość była bardzo rozpięta od Kanady aż po Francję i po Berlin. Także miejmy nadzieję, że zawsze będzie można wrócić do tych naszych trzech debat online. Myślę też, że w jakiś sposób też wpisaliśmy się w misję Fundacji Janusza Kurtyki no, w roku 10. rocznicy śmierci świętej pamięci Janusza Kurtyki. Także myślę, że to się pięknie nam tutaj wszystko składa. Bardzo serdecznie chciałem podziękować więc organizatorom, uczestnikom wszystkim naszej debaty, jak i Państwu wszystkim, którzy nas śledzili w swoich domach. Obiecuję i zapowiadam, że nie jest to ostatnia debata online, nie jest to ostatnie spotkanie, które dotyczy arcyciekawych postaci z rodu Czartoryskich Radziwiłłów, bo do tego tematu będę starał się już niedługo wracać. Także bardzo serdecznie dziękuję Państwu i dobranoc. Dobranoc, dziękujemy. Dobranoc.